Sponsorem audycji są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy. Dzień dobry. W dzisiejszych rozmowach przy wodzie o wodzie porozmawiamy wraz z panem Stanisławem Drzewieckim, prezesem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, o dalszych losach projektu deszczówkowego. Zapraszam. Dzień dobry, panie prezesie. Dobry. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta przedstawił pan prezes bardzo szczegółowo temat realizacji projektu budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy i z sytuacją, która miała miejsce w listopadzie. Przypomnijmy, chodzi o wypowiedzenie kontraktu przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy. Tam radni mieli różne pytania. My dziś wróćmy do nich w naszym programie, bo być może widzowie chcieliby znać również jeszcze na nie odpowiedzi. Przypomnijmy, co zdecydowało o tym, że MWiK odstąpił od kontraktu. Mamy poświęcony temu cały odcinek. Natomiast dziś w telegraficznym skrócie bardzo poproszę pana prezesa jeszcze o kilka słów w tym temacie, jako wstęp do naszej rozmowy. Byliśmy zmuszeni do odstąpienia od kontraktu z tego powodu, że wykonawca nie realizował kontraktu. Nie realizował robót, nie projektował, nie uzyskiwał pozwoleń na budowę. Przypomnę, że projektowanie miało się zakończyć końcem 2019 roku, czyli 2 lata temu. Roboty miały być zrealizowane do końca 2021 roku. Na moment rozwiązania kontraktu minęło 11 miesięcy od terminu zakończenia robót. Zrealizowano raptem 4,5% wartości robót. W zakresie projektowania uzyskano tylko 45% pozwoleń na budowę. Dalej, takie najbardziej krytyczne przewinienie wykonawcy to było to, że wykonawca nie płacił podwykonawcom za wykonane roboty. W rezultacie czego wykonawcy, podwykonawcy zeszli z czasu budowy. Roboty przestały być realizowane. Bardziej, że wykonawcy wypłaciliśmy 19 milionów zaliczki. Miał pieniądze na finansowanie robót. Dalej, wykonawca nie wykonywał poleceń inżyniera przez mobilizację potencjału, zwiększenie ilości maszyn, zwiększenie ilości robotników na budowie. Tego nie czynił. Ja przypomnę, że według ostatniego programu robót z czerwca ubiegłego roku, w listopadzie na budowie powinno pracować 45 koparek. Powinno pracować 356 robotników. Miały być prowadzone roboty na 111 frontach, a było 10 pracowników, 4 koparki, a roboty prowadzono jako tako na dwóch frontach robót. Te i inne zaniedbania, niewykonywania kontraktu legły podstaw naszej niełatwej decyzji o odstąpieniu od kontraktu. Czyli de facto rozumiem, że w niektórych miejscach te roboty w ogóle się nie zaczęły. Kontrakt obejmował realizację 157 projektów. Zrealizowano 20 obiektów. Na 16 obiektach nie dokończono robót. Natomiast pozostałe nie zostały podjęte, mimo że były pozwolenia na budowę, też tych robót nie realizowano. Panie prezesie, wspomniał pan kilka razy o projektowaniu i podczas sesji Rady Miasta również ten fragment, ta formuła projektuj i buduj była powodem żywej dyskusji. Czy może pan prezes wyjaśnić, co ona właściwie oznacza? Jest to nietypowa formuła. Polega na tym, że wykonawca zobowiązuje się w podpisanym kontrakcie do zaprojektowania obiektu opisanych przez inwestora w programie funkcjonalnym użytkowym i do późniejszego ich wykonania. Ponieważ jest to mało znana formuła, wkradło się wiele nieporozumień, a nawet manipulacyjnych informacji ze strony wykonawcy. Niektórzy nawet się dali na to nabrać. Na czym polega ta formuła? Otóż wykonawca, projektant jednocześnie, jest zobowiązany do uzyskania aktualizowanych w terenie map geodezyjnych, czego niestety nie zrobiono. Zamówiono zwykłe mapy bez aktualizacji, w rezultacie czego było bardzo wiele niezgodności również w trakcie realizacji robót, a nawet projektowania rzeczywistego przebiegu uzbrojenia podziemnego z tym, co na tych nieaktualnych mapach zobrazowano. Dalej, projektant rzetelnie, profesjonalnie podchodzący do swoich obowiązków, powinien pojechać na wizję w teren, dokonać jakby obdukcji na miejscu sytuacji, dokonać uzupełniających pomiarów, stwierdzić możliwości lokalizacji planowanych urządzeń i przystąpić do projektowania. Tego też nie było. Było projektowanie zza biurka. Dalej, projektant był zobowiązany uzyskać warunki przebudowy uzbrojenia kolidującego z projektowanymi urządzeniami, przewody gazowe, energetyczne i inne, i był zobowiązany
spełnić warunki, wymagania gestorów tej infrastruktury, z czym był też problem. Po tym należało uzyskać uzgodnienia generalne w instytucjach miejskich czy wodociągach i złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Dalej opracowane też projekty wykonawcze już dla samej realizacji robót. Za te wszystkie czynności, które były obowiązkiem kontraktowym wykonawcy, my w kontrakcie płaciliśmy. To już wiemy, jak to miało wyglądać, a teraz, panie prezesie, jak to w takim razie faktycznie wyglądało w rzeczywistości? Praktyka niestety odbiegała od oczekiwanego, wymaganego, profesjonalnego działania. Mapy nie były aktualizowane w terenie. Były problemy ze spełnieniem warunków określonych przez gestorów infrastruktury podziemnej. Były problemy z projektowaniem. Ogromna ilość błędów, niezgodności. Projekty wielokrotnie wracały do poprawki. Tak, były też problemy ze spełnieniem warunków formalnych, chociażby takich oczywistych. Każdy projektant zna na pamięć przy składaniu projektów pozwolenia na budowę. W rezultacie tego tylko 45% projektów uzyskało pozwolenia na budowę, mimo że 2 lata temu minął termin na projektowanie. Za te wszystkie czynności, aktualizowanie mapy, wizje w terenie, projektowania, uzgodnienia, był odpowiedzialny wykonawca projekta i my za to wszystko płaciliśmy w kontrakcie. Natomiast okazuje się, że on jest zdziwiony i był zdziwiony. Te wszystkie problemy, które były efektem jego złego, nieprofesjonalnego działania, próbował przerzucić na innych, mimo że to było w zakresie jego zobowiązań kontraktowych. Panie prezesie, a to, co najbardziej bezpośrednio dotyczy mieszkańców i co ich zastanawia, to sytuacje, które spotykają po drodze do pracy, do domu i tak dalej. Czyli mamy tutaj na myśli już rozpoczęte, ale przerwane prace. Czy możemy powiedzieć na tę chwilę, jakie spółka podejmuje kroki, jakie są te najbliższe działania, żeby te newralgiczne miejsca troszeczkę, powiedzmy, udrożnić? Wykonawca też miał problemy z realizacją, z organizacją, z dotrzymywaniem terminów wykonania planowanych robót, co mieszkańcy i my mogliśmy zaobserwować. I też niejako pozostawił te właśnie 16 odcinków niezakończonych robót, które powodują niestety jeszcze problemy komunikacyjne. To już znane punkty jak Piotra Skargi, ulica Reja czy ulica Fredry. My naszym pracownikami uprzątnęliśmy ten teren, uporządkowaliśmy tam, gdzie można było. Roboty zakończyliśmy, czy tymczasowo otworzyliśmy nawierzchnię. W ciągu najbliższych kilku dni uruchomimy komunikację, udostępnimy do ruchu te ulice, o których wspomniałem. Natomiast w stosunku do tych innych niestety stwierdziliśmy złe wykonawstwo, coś, co jest bardzo ważne. Po wykopach należy zagęścić bardzo dokładnie do określonych parametrów grunt, zasypkę. Czego niestety wykonawca nie zrobił. W efekcie my nie możemy odtworzyć nawierzchni asfaltowej docelowej. Musimy poczekać do wiosny, temperatury pozwolą. Ponowienie niestety wykopów na ich zagęszczenie właściwe i na otworzenie nawierzchni. I to będziemy realizować w najbliższych tygodniach po zaistnieniu takich pozytywnych warunków temperaturowych. I to jest cenna informacja dla mieszkańców. Kiedy w takim razie możemy spodziewać się dokończenia wszystkich tych prac, nie tylko tych, które wymagają zmiany w pogodzie i bardziej przystępnych warunków atmosferycznych, a konkretnych tutaj działań związanych z realizacją? Czy już możemy coś powiedzieć na ten temat? Tak, oczywiście. Odstąpienie od kontraktu to jest czynność formalna. Ona uruchamia niejako od następnego dnia konkretne czynności. Tak też się dzieje u nas. My od następnego dnia przystąpiliśmy w szybkim tempie do finalizacji, realizacji robót na tym kontrakcie. Pierwsze, co należało zrobić, co prowadził i prowadzi cały czas inżynier kontraktu, czyli inwentaryzacja wykonanych prac, ocena ich właściwości wykonania parametrów technicznych, wycena wartości wykonanych prac w zakresie robót budowlano-montażowych i w zakresie projektowania. Tę inwentaryzację inżynier sfinalizował w części, co umożliwia nam realizację kontraktu dalej. Teraz pierwsze, dokończenie projektowania. Jesteśmy już po negocjacjach, po procesie przetargowym, w przededniu podpisania umowy. Prace projektowe tak naprawdę się już rozpoczęły na dokończenie projektowania i plan zakłada, że do końca marca chcemy sfinalizować pozwoleniami na budowę projektowanie dla 63 obiektów. Do końca czerwca w podobny sposób chcemy sfinalizować prace projektowe z pozwoleniami na budowę dla 61 projektów i realizacja.
Chcemy ją prowadzić w trzech cyklach. Już jesteśmy po negocjacjach. Dzisiaj spodziewamy się złożenia ofert na podjęcie realizacji dla 11 obiektów. W perspektywie miesiąca marca i miesiąca kwietnia chcemy przeprowadzić procedurę negocjacji wyboru wykonawców na realizację 63 obiektów. Natomiast w perspektywie miesiąca czerwca i lipca również w procedurze negocjacji chcemy wybrać wykonawców na wykonanie 61 obiektów. Terminy są takie. Dla 11 obiektów sierpień tego roku, dla 63 obiektów sierpień przyszłego roku, dla 61 obiektów listopad przyszłego roku. Chcemy zakończyć realizację tego projektu właśnie z końcem przyszłego roku. Projekt jest niezmiernie ważny dla miasta, a mieszkańców. On ma ogromną wartość ekologiczną. Realizuje strategię Unii Europejskiej, rządu polskiego i miasta Bydgoszczy w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i uczynienia miasta odpornego na zmiany klimatyczne. Mamy ogromną determinację i wsparcie, aby ten projekt konsekwentnie zrealizować z innymi wykonawcami, którzy pozwolą nam swoją rzetelną pracę na wykonanie tego projektu. Panie prezesie, czyli w nawiązaniu do tego, co pan przed chwilą powiedział, zerwanie kontraktu nie stanowi zagrożenia dla środków unijnych, tak? Dla realizacji projektu, jeszcze tylko się upewnijmy. Tak, oczywiście gwarancji 100% w tym momencie nie damy, że w tym czasie, który jest przed nami, projekt zrealizujemy, ale wszystkie działania, jakie podejmujemy, plany, które analizujemy szczegółowo, naszym zdaniem uprawniają nas do twierdzenia, że do końca przyszłego roku zrealizujemy projekty. Jesteśmy w stałym kontakcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Ministerstwem Środowiska. Przedstawiliśmy szczegółowy raport o tym, o problemach, o przyczynach i przede wszystkim o planach, o naszych konkretnych planach, jakie zamierzamy realizować, działania, jakie zamierzamy podjąć, aby konsekwentnie projekt zrealizować. Jest akceptacja dla tego podejścia, dla tych planów. Mamy wsparcie z tamtej strony. Stąd uważamy, że jesteśmy w stanie, przy pewnej mobilizacji oczywiście, do końca przyszłego roku ten projekt zrealizować. Dziękuję bardzo zatem, panie prezesie, za rozmowę. Cieszymy się, że wraz z państwem mogliśmy poznać szczegóły najbliższych miesięcy i tego, w jaki sposób projekt w dalszym ciągu będzie realizowany. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.